Wojtek, powiedz mi, kiedy po niemiecku mówi się auf, a kiedy an? Auf mówimy, jeżeli coś leży na powierzchni czegoś lub w kontekście oczekiwania na coś czy na kogoś. Przykład: czekam na ciebie, ich warte auf dich. A drugi przykład: książka leży na stole, das Buch liegt auf dem Tisch. Czyli tutaj książka jako przedmiot leży fizycznie na tym stole. A an używamy, jeżeli coś jest blisko czegoś czy czegoś dotyka lub odnosi się do przyczyny lub okoliczności. Przykład to jest moja wina czy to zależy ode mnie? Das liegt an mir. Tutaj chodzi o to, że tu na przykład coś zależy ode mnie. Das liegt an mir. A drugi przykład obraz wisi na ścianie. Das Bild hängt An der Wand. I tutaj an wskazuje, że coś jest blisko lub na ścianie, tak? Bo obraz wisi na ścianie, czyli to jest blisko ścianie, blisko ściany lub na ścianie w tym przypadku. Podsumowanie, auf oznacza, że coś znajduje się na powierzchni lub w kontekście oczekiwania, a an odnosi się do czegoś, co jest blisko lub coś dotyka lub jest przyczyną czegoś. Cieszę się na wasze komentarze. Ich freue mich auf eure Kommentare.